Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o wojnie na Ukrainie nieco z innej perspektywy, a konkretnie z perspektywy zasobów naturalnych. Jakie znaczenie w całej tej rozgrywce mają zasoby metali, ziem rzadkich na Ukrainie i innych. Tak zwanych pierwiastków krytycznych. Drugi temat bardzo istotny to są kolejne groźby, kolejne pogróżki ze strony organizacji ukraińskich nacjonalistów pod adresem Polaków, pod adresem narodu polskiego. Pytanie, co musi się stać, aby dyplomacja. Państwa Polskiego wreszcie zaczęła bardzo dobitnie, bardzo twardo egzekwować interes Polski w relacjach z Ukrainą i domagać się delegalizacji takich organizacji, które no, mają tradycje zbrodnicze, tradycje ludobójcze. I ostatni temat, temat zbliżających się wyborów prezydenckich na Białorusi, krótkie sylwetki kandydatów i pytanie, czy jest możliwa normalizacja relacji wzajemnych, wdającej się prze przewidzieć oczywiście przyszłości relacji między Polską a Białorusią. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do kliknięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do like Lajkowania, komentowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do pierwszego tematu. Jednym z najbardziej pożądanych pierwiastków ziem rzadkich obecnie jest LIT potrzebny do produkcji m.in. baterii do pojazdów elektrycznych. Stąd wielki wyścig wielu państw, w tym czołowych mocarstw, o dostęp do tego surowca. Jeżeli chodzi o ukraińskie złoża litu, są one jednymi z największych w Europie i szacuje się, że mogą wynosić nawet 500 tys. ton. W tym kontekście warto podkreślić, że w rozmowach z Donaldem Trumpem ten argument o Właśnie posiadaniu złóż Litu przez wielu komentatorów, wielu ekspertów jest traktowany jako ten, który może być bardzo istotny, jeśli chodzi o negocjacje, jeżeli chodzi o te negocjacje no, między Załęskim a Trumpem. Ta, jeżeli chodzi o te surowce na, na Ukrainie, to niewątpliwie y, Ukraina jest bardzo bogatym krajem, biorąc pod uwagę właśnie złoża i. Patrząc na dane Polskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, na Ukrainie występuje 21 z 34 tak zwanych pierwiastków krytycznych, które zostały w ten sposób zaklasyfikowane przez Unię Europejską. Do tego trzeba jeszcze dodać fakt, że wydobywa się tam 117 ze 120 globalnie stosowanych materiałów. Dane Banku Światowego wskazują na to, że do 2050 roku światowe zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich wzrośnie o 500%. No, jednym z najcenniejszych jest, oczywiście wspomniany przeze mnie Lit, który jest nazywany białym złotem, obecnie ma bardzo istotne znaczenie w motoryzacji we wszystkich tych po państwach, które rozwijają przemysł motoryzacyjny, włączając w to oczywiście tak zwaną elektryfikację, czyli przechodząc na te napędy elektryczne czy też hybrydowe. I tutaj oczywiście też warto podkreślić, że sam lit jest potrzebny nie tylko do produkcji baterii do samochodów, do pojazdów, ale także do telefonów, laptopów, tabletów czy innego sprzętu właśnie wykorzystującego elektronikę. I w tym kontekście też warto przyjrzeć się danym, jeśli chodzi o wydobycie. W 2021 roku wydobycie litu wynosiło 540 tysięcy ton, natomiast w przyszłym roku, w 2025 ma wynosić aż, Półtora miliona ton, natomiast do 2030 roku to jeszcze ma się podwoić. Hmm. Jeżeli chodzi o ukraińskie złoża litu, to Ukraina posiada cztery takie główne złoża. Złoża zidentyfikowane: Połochiwskie, szewcze, Szewczenkowskie, Dobra i Kruta Bałka. W 2022 roku badacze z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy wyliczyli, że łącznie te złoża mają zawierać 500 tysięcy ton surowca. No, i też warto zauważyć, że Rosjanie już opanowali jedne, jedno z tych złoż, a mianowicie złoże Kruta Bałka w obwodzie zaporowskim. Natomiast pozostałe trzy złoża są, leżą w regionach jeszcze kontrolowanych przez władze w Kijowie, chociaż tutaj trzeba nadmienić, że złoże -je, szewczenkowskie jest no, tuż przy samej linii frontu. Co ciekawe, żadne z tych złóż na razie nie jest eksploatowane. Ten lit ukraiński lit znajduje się nawet do nawet 300 metrów pod ziemią, co oczywiście jest to trudniejsze i droższe niż wydobycie na przykład litu w Ameryce Południowej. Tam w ogóle stosuje się metodę odkrywkową. Niemniej jednak oczywiście jest to możliwe. To wydobycie jest jak najbardziej możliwe. Co do tych złóż w Europie, no to też trzeba jasno powiedzieć, że jest to jedno z największych złóż, jak wspomniałem. Największe te zidentyfikowane złoża litów w Unii Europejskiej mają Czechy, bo to jest około 1 300 tysięcy ton, Serbia milion 200 000. właśnie wspomniana przeze mnie Ukraina i Hiszpania. Hiszpania 300 tysięcy ton, Portugalia 270 000 ton. No tutaj zdecydowany tym powiedziałbym takim rezerwuarem litu jest Ameryka Ameryka Południowa, bo takie kraje jak Boliwia, Argentyna czy Chile tutaj Wiodą prym. Boliwia ma takich zasobów litu no, szacowanych na 21 milionów ton, Argentyna na 19 milionów ton, a Chile na blisko 10 milionów ton. Niewątpliwie, patrząc na to, że przez ostatnich 8 lat światowa produkcja litu wzrosła 9-krotnie, no też jasno trzeba powiedzieć, że tak. Te, te złoża będą bardzo istotną kartą kartą przetargową. Pytanie, czy na tyle istotną, aby Donald Trump chciał eskalować napięcie? Oczywiście w tych złoża te złoża ukraińskie to przecież nie tylko lit, ale także tytan, grafit, no wiele innych bardzo istotnych zasobów naturalnych. Niemniej jednak Trudno się spodziewać, aby przy wyścigu o, o metale ziem rzadkich Trump chciał ryzykować. Wysyłanie wojsk amerykańskich. To uważam, że jest bardzo mało prawdopodobne, wręcz po prostu oderwane od rzeczywistości. I oczywiście Ukraina próbuje szermować tym argumentem, nakłaniając kolejne państwa do przekazywania większej ilości sprzętu wojskowego, pieniędzy i tak dalej. Próbując tutaj mówić, że ma te asy w rękawie w postaci zasobów naturalnych, no ale musimy sobie zdawać sprawę, że Stany Zjednoczone są w stanie zupełnie inaczej to rozegrać, tak jak zresztą rozgrywana jest kwestia ziemi ukraińskiej, jeżeli. Jeśli chodzi o te ponadnarodowe koncerny, które inwestu inwestują na Ukrainie, w związku z tym, w mojej ocenie, Trump będzie chciał wykorzystać, Tę nadarzającą się sytuację mediacji amerykańskiej, nacisku na władze w Kijowie, także do tego, aby oczywiście amerykańskie koncerny partycypowały w wydobyciu właśnie tych istotnych pierwiastków. Natomiast co do jakiegoś, powiedziałbym, wstawiennictwa przy użyciu siły zbrojnej i wysyłaniu amerykańskich kontyngentów wojskowych, moim zdaniem można zapomnieć. To jest absolutnie. Sprzeczne w, w tym momencie z, jakąkolwiek, z jakimikolwiek interesami amerykańskimi, aby wchodzić w kolejną dużą wojnę, zwłaszcza po wycofaniu się z Afganistanu. 29 listopada 2024 roku jeden z liderów organizacji ukraińskich nacjonalistów, Bohdan Czerwak, zagroził Polakom. Powiedział dokładnie, to jest cytat, Każda próba aneksji Lwowa będzie karana jak na Wołyniu. Koniec cytatu. Te słowa zostały wypowiedziane w serwisie X, na, czyli na dawnym Twitterze. I to nie jest pierwsza wypowiedź skandaliczna, to nie jest pierwsza wypowiedź z groźbami pod adresem narodu polskiego, wypowiadana przez właśnie stojącego na czele organizacji ukraińskich nacjonalistów czerwaka. Swoją drogą jest to coś niebywałego i skandalicznego, że organizacja o tradycjach ludobójczych, odwołująca się do zbrodniarzy wojennych, jest dzisiaj legalnie działającą organizacją na Ukrainie i jest jeszcze bardziej skandaliczne to, że żaden rząd Rzeczypospolitej po roku 1989, a właściwie po 1991, nie naciskał, nie wystąpił do władz Ukrainy z żądaniem delegalizacji organizacji o charakterze, o tradycjach, odwołujących się do tradycji ludobójczych, takich jak właśnie organizacja ukraińskich nacjonalistów. Jest wielkim skandalem, że żaden rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie wystąpił do Ukrainy o penalizację banderyzmu, o penalizację szowinizmu opartego właśnie o, kulcie, o kult Takich organizacji jak OUN czy UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia. No i nie ma się co dziwić, że na Ukrainie szowinizm odwołujący się do tych zbrodniczych tradycji kwitnie, rozwija się. Warto, warto zwrócić uwagę, że ten człowiek, ten Bogdan Czerwak, napisał kiedyś już w jednym z komentarzy, że tutaj cytuję: Polacy wymyślili ludobójstwo, które nie istniało. A nie, chcąc widzieć prawdzi a nie chcą widzieć prawdziwych zbrodni popełnionych przez Moskwę przeciwko Polsce. Koniec cytatu. Tak brzmiała ta wypowiedź, czyli. Tak naprawdę mamy do czynienia z kłamcą wołyńskim, z negacjonistą wołyńskim, który zaprzecza ukraińskiemu ludobójstwu na narodzie polskim, no, co jest oczywiście jawnym fałszowaniem historii jest to, powinno być to oczywiście karalne tego typu, tego typu zachowanie, negowanie ludobójstwa na wołyniu i sytuacja, w której mamy do czynienia. Na Ukrainie jest bardzo charakterystyczna. To jest próba skłócania Polaków i Rosjan, próba skłócania Polski i Rosji. To jest bardzo charakterystyczny zabieg stosowany przez część nacjonalistów, nacjonalistów ukraińskich. Natomiast już sam fakt, że dochodzi do groźby zbrodni na narodzie polskim, no bo mówiąc, mówiąc używając takich słów, że dojdzie do takiej kary jak na Wołyniu, no to oczywiście nie trzeba tutaj być wybitnym znawcą historii, aby wiedzieć z czego to jest zapowiedź. Zapowiedź zbrodni na narodzie, na narodzie polskim. I jest to niebywałe, że Służby, służba Dyplomatyczna Rzeczypospolitej Polskiej absolutnie nie reaguje, służba zagraniczna nie reaguje. Jak to się dzieje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest kompletnie obojętne wobec takich głosów? No jeżeli będziemy tolerować, właśnie wypowiedzi, liderów organizacji działających na, na Ukrainie, które wzywają do zbrodni na Polakach, no to pytanie, jak to się skończy. Pamiętajmy o tej licznej diasporze ukraińskiej w Polsce. Pamiętajmy o tym, że po zakończonej wojnie, jak wskazuje chociażby kontrwywiad cywilny Czech, spora część kombatantów, weteranów będzie chciała wyjechać na zachód. No i cóż, no takie podglebie ideologiczne tworzone przez takich ludzi jak, Mel, jak Czerwak, no, buduje, buduje groźbę w przyszłości nawet zagrożenia terrorystycznego przestępczości różnego rodzaju opierającej się o nienawiści, na nienawiści narodowościowej. To jest coś absolutnie niebywałego. Coś absolutnie niebywałego to, że symbole OUN, UPA są dzisiaj powszechne na Ukrainie, że są one w żaden sposób niekarane, że... Zbrodniarze są chronieni i traktowani jako bohaterowie narodowi. No niestety, nie jest to zapowiedź niczego dobrego i nie ma tutaj żadnego znaczenia, że Czerwak określa siebie mianem lidera Melnykowskiej frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, a nie frakcji Banderowskiej. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia w sytuacji, kiedy zaczyna grozić Polakom zbrodnią, ludobójstwem takim jak na, jak na Wołyniu. Czas naprawdę najwyższy podjąć konkretne, zorganizowane kroki na szczeblu państwowym przeciwko takim organizacjom jak Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Już na początku przyszłego roku odbędą się wybory prezydenckie w Republice Białoruś. Warto się oczywiście przyjrzeć tym wyborom z uwagi na to na bliskość geograficzną, na to, że Białoruś jest naszym sąsiadem, ale także że odgrywa istotną rolę, jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa w naszej części Europy. No ale także z tej uwagi, że wątek polski, że relacje polsko-białoruskie stały się także ważnym elementem tej kampanii wyborczej. Z punktu widzenia formalnego warto zauważyć, że Centralna Komisja Wyborcza Białorusi zarejestrowała siedem tak zwanych komitetów inicjatywnych, które do 6 grudnia mają czas na to, aby zebrać po 100 tysięcy podpisów poparcia dla swoich kandydatów. Dopiero wtedy zostaną oni dopuszczeni do startu w tych wyborach, które są wyznaczone dokładnie na 26 stycznia 2025 roku, oprócz urzędującego prezydenta Aleksandra Łukaszenki, swój start zapowiedzieli. Hanna Kanapacka, to jest była parlamentarzystka, była kandydatka już na prezydenta Białorusi, kandydowała w 2020 roku. Zadeklarował swój start Alech Hubarewicz, prezes Liberalno-Demokratycznej Partii Białorusi, Aleksandr Hiżniak, prezes Republikańskiej Partii Pracy, Wolcha Czamadanawa, była rzeczniczka prasowa MSW, Sjarkiej Babarykał. Generał rezerwy, były komendant rektor Akademii Wojskowej i z hierarchii prezes Komunistycznej Partii Białorusi. Niewątpliwie, w takim sensie polityki realnej, te wybory. Mogłyby być taką, takim, taką okazją do próby zbliżenia Polski i Białorusi, próby normalizacji relacji. Niemniej jednak, wiele wszystko na to wskazuje, że niestety do tego nie dojdzie. Co więcej, no Polska stała się niestety takim, można powiedzieć, czarnym charakterem w tej kampanii wyborczej. Państwowe kanały telewizyjne, państwowe media na Białorusi, państwowe kanały takie jak chociażby ONT publikują materiały oskarżające Polskę o Przygotowywanie zbrojnej opozycji wobec prezydenta Łukaszenki. Oskarżają Polskę o przygotowywanie dywersji wobec Białorusi i podobnie zresztą jak przed poprzednimi wyborami prezydenckimi no, ostrzega się przed groźbą takiego można powiedzieć Majdanu w mińsku czy też jakiejś formy kolorowej rewolucji sterowanej z zagranicy. Niestety tutaj Polska jest oskarżana o to, że rzekomo szkoli formacje ochotnicze, że dochodzi do szkolenia takich formacji, które są wymieniane przez białoruskie media jak tak zwany pułk Kalinowskiego, tak zwany białoruski korpus ochotniczy, tak zwany batalion terror czy tak zwane chorągwie pospolitego ruszenia. No Oczywiście, kwestia tego, czy dochodzi do takiego łamania prawa, no bo szkolenie grup terrorystycznych czy grup dywersyjnych jest oczywiście sprzeczne i z prawem polskim, i z prawem międzynarodowym. To jest, to jest, to jest, to jest zasadne pytanie. No to jest pytanie, na które dzisiaj nie ma odpowiedzi. Wiemy o tym, że. Wiemy o tym, że my, telewizja Biełsat jeszcze swego czasu y, prowadziła takie relacje, takie reportaże ze szkolenia, tak zwanych chorągi właśnie pospolitego y, ruszenia. Pytanie, na ile to jest w ogóle materiał na jakiekolwiek grupy dywersyjne, czy jest to jakiś element y, propagandowy? W każdym razie, tego typu działania, jak finansowanie białoruskiej opozycji antyłukaszenko, a, antyłukaszenkowskiej w Polsce, w żaden sposób nie y, zwiększa bezpieczeństwa państwa polskiego i narodu polskiego. Trzeba to jasno powiedzieć, funkcjonowanie takiej telewizji jak telewizja Bielsat również nie, nie prowadzi do niczego dobrego w relacjach polsko-białoruskich, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To zaognia relacje wzajemne, to jeszcze mocniej wpycha Białoruś w te przysłowiowe objęcia Rosji, a przecież do, do, dobrze wiemy, że w dobrze pojętym polskim interesie jest... Istnienie niepodległego państwa białoruskiego, jest normalizacja relacji Polski z Republiką Białoruś i z samą oczywiście także Federacją Rosyjską. Nie ma tutaj między naszymi krajami żadnych sporów terytorialnych, nie ma mniejszości, które domagałyby się jakichś agresywnie swoich pra praw, i tak dalej itd. Tak Więc tak naprawdę nie ma realnych przeszkód ku temu, poza oczywiście przeszkodami ideologicznymi i no powiedziałbym, taką agendą realizowaną agendą mocarstw anglosaskich realizowaną nad Wisłą. Natomiast no, niestety obawiam się, że ta perspektywa normalizacji relacji polsko-białoruskich, mimo tych wyborów styczniowych w, w, u naszego wschodniego sąsiada nie stanie się niestety, takim powiedziałbym, taką okazją do próby znormalizowania relacji, a szkoda, ponieważ nadarza się ku temu dobra okazja w kontekście podejmowania różnego rodzaju prób. Mediacyjnych wokół konfliktu na Ukrainie. Wiemy, że Mińsk przecież pełnił taką rolę swoistego, swoistego mediatora po 2014 roku. Pamiętamy zresztą te rokowania rozejmowe Mińsk 1, Mińsk II. Białorusi udało się coś, czego nie udało się Polsce, czyli występowanie w roli mediatora. No ale trudno być mediatorem, jeżeli się po prostu prowadzi bardzo agresywną politykę i te wszystkie pogróżki ze strony czołowych polityków państwowych. Państwa polskiego, chociażby marszałka Sejmu, który mówi o wgniataniu w ziemię głowy obcego państwa, no to w żaden sposób nie, nie buduje pozycji mediatora, a przecież Polska normalizująca relacje z Białorusią mogłaby wystąpić jako mediator. Dwa państwa mogłyby być tutaj mediatorami, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, ku, że tak powiem, korzyści wszystkich w naszej części Europy i. Oczywiście Polska mogłaby stać się także razem z Białorusią inicjatorem tworzenia nowego układu o bezpieczeństwie zbiorowym, uwzględniającego interesy wszystkich państw regionu. Perspektywa oczywiście jest otwarta, niemniej jednak no, w tej dającej się przewidzieć, w, tej, no, w tym dającym się przewidzieć powiedzmy okresie najbliższych miesięcy trudno się moim zdaniem spodziewać niestety przełomu. Dziękuję Państwu za uwagę.